Słuchajcie, podobno przyjechał nowy Arab. Arab? Pierwsze słyszę. Arab? O, może w końcu mi się uda. Iskra, czemu wychodzisz naprzód? Chcę go zobaczyć. A może mi się akurat poszczęści? Dziewczyny, nie kłóćcie się. No, ja nigdy nie znajdę miłości. Znajdziesz, siostro, znajdziesz. Piękny jesteś, chodź koniku, poznasz swoich przyjaciół. Wiecie co, dziewczyny? Lepiej, wiecie co, lepiej wy go poznajcie, dziewczyny. Ja się na chwilę odsunę. Cześć, to wy jesteście tymi Arabami? Tak, witaj. Witaj, powiedzmy, że w rodzinie. Jestem Vanilia. Wicher. Wicher? O, już ci imię przydzieli? Tak, jak już pani Emma przyjechała do mojej stajni, to powiedziała, że będę Wicher. A jakie ma właśnie imię? Właściwie nie wiem. Nigdy nie mówili w nas o swoim imieniu, także... A skąd przyjechałeś? Z takiej szkółki, no takiej, powiedzmy, że szkoły jeździectwa, gdzie zazwyczaj się skacze, szkoli konie do skakania, właściwie do krosu i... jak ona się nazywała? Nie pamiętam, jak się nazywała, ale było na pewno... no... Czy to nie jest przypadkiem ta stadnina, by... W tym... We Francji? Tak. Tak, właśnie ta. Skąd wiedziałeś? A tak strzeliłem, kiedyś tam byłem nawet. Serio? Tak. No mi cię poznać. Hugo. O, to ciebie też miał poznać. A naszego synka już poznałeś, to jest Niko. Cześć. O, cześć. Zawsze chciałam mieć rybaka, ale... Jeszcze nigdy nie poznałem, właściwie w tamtej stajni nie było takich fajnych klaczy. Może któraś z was by była chętna? O, ze mną nie ma, na mnie nie możesz liczyć, bo ja już jestem mężatką. Z tym tu, no, z tyłu. O. Nie, nie będę się wrzynał w czyjeś związek, nie. To dobrze, bo nie chciałbym, żebyś go niszczył. To jest mój syn. O. Jestem faraon. Miło poznać, Wicher. A to jest moja córka. Iskro, przywitaj się. Cześć. Cześć. Ale ty jesteś...
Co ty powiedziałaś? Nic. Cześć, licznotko. O, cześć. Jestem Lawenda, siostra Wanili. O. Miło poznać, widać, że jesteście taką wielką rodziną. A ja będę waszym takim przyjacielem. Chociaż może to będzie coś więcej. O, wybacz, ale chyba nie jesteś w moim typie. Co? Lawendo, chyba nie przegapisz takiej okazji. Zobacz, jakim on jest przystojniakiem. Tak sądzisz? Tak. Tak samo jak faraon, chociaż nie wiem, jaka była twoja, no wiesz, partnerka. Była, ale... Ech, nawet nie chcę o tym rozmawiać. Co się z nią stało? Dobrze. Wiecie co, ja chyba pójdę już do stajni. Wy może go oprowadźcie. Nie. Przepraszamy, ale ja też muszę iść. Chcę porozmawiać z Iskrą. Na osobności. O, dobrze. A ty możesz już iść do Tornado. On cię oprowadzi tutaj. Tornado? Ten Tornado? Tak, nasz król cię oprowadzi. Wow, nie sądziłem, że go spotkam, bo właściwie nie wiedziałem, dokąd jadę. Wow, to niesamowite, że go poznam. Idź do niego. Jeżeli wiesz gdzie. Właściwie nie wiem. Idź tam, tylko pamiętaj, żeby zapukać. I jak ktoś zapyta, kto tam, no to lepiej się przedstaw, że jesteś nowy, bo tutaj używamy wielu środków ostrożności, żeby nie wpuszczać intruzów. O, dobrze. To zapukam. A my sobie porozmawiamy. Co się z tobą dzieje, Iskro? Dlaczego tak się zachowywałaś? Nie wiem. Coś we mnie... Coś mi się stało, jak go zobaczyłam. Moje serce zaczęło mocniej bić. Czuję, że coś mnie bierze, jakbym była chora. O, znam tą chorobę. Nie jest straszna. To zauroczenie. Co? Naprawdę, że poczułaś motylki w brzuchu? Troszeczkę. No to dlaczego się spinasz? Porozmawiaj z nim. Zagadaj do niego. I dopóki jeszcze jest czas. Bo może moja siostra jednak zmieni zdanie i już prawie wszystkie będziemy żonate. Oprócz ciebie. Dobra, zrobię to. Jestem twardzielką. Jestem w klubie najpiękniejszych klaczy. Dam sobie radę. No właśnie. Po co cię szkoliłam? Żebyś właśnie umiała się zachowywać jak dama i podchodzić do facetów, którzy ci się... podchodzić do ogierów, którzy ci się podobają. Masz rację. Pójdę do niego. To pewnie tutaj. Kto tam? Czy mogę jestem tutaj nowy, to ja, Wicher. I miałem się spotkać z królem Tornadem. Dobrze, zaraz do ciebie zejdę. Witaj. To ja, Tornado. Wasza wysokość. Nie. Te formalności jeszcze poczekają. Witaj w staninie. Dziękuję. Jestem Wicher. Myślałem, że będziesz trochę bardziej... No nie wiem. Czy będziesz wyglądał inaczej, bo jesteś królem. Pewnie już o mnie słyszałeś, ale nie wiem, czy słyszałeś o jednym. A mianowicie o czym? Zaraz się przekonasz. Wow! Czy to ty? Tak, to ja. Tak naprawdę wyglądam, kiedy rządzę moją stadniną. Ale jak? Jak to jest możliwe? Jak ty to zrobiłeś?
dzięki mojemu maszynnikowi. On sprawia, że staje się właśnie tym, co teraz widzisz. Wow, to jest niesamowite. Kto cię przywitał właściwie, jak wychodziłeś z przyczepy? Araby. Pewnie wszystkich znasz. O, to dobrze. Tylko Iskra się jakoś dziwnie zachowywała. Nie wiem czemu. Może... A może coś do ciebie czuję? Myślisz? Jeżeli ktoś się dziwnie zachowuje, na przykład jakaś klacz przy ogierze, to może znaczyć, że coś do niego czuje. Spytaj się jej, bo jak skończymy prowadzenie, to pójdź na pastwisko, bo oni są tam. O, dobrze. To chodźmy. Naszą główną stajnię pewnie już widziałeś. To jest główna? Tak. Nazywamy ją tak, bo tam mieszkam. I zawsze można do mnie zapukać. Właściwie czemu trzeba pukać? Bo gdyby ktoś się po prostu wchodził, to czasem nawet indrów mógłby wejść. A tego nie chcemy. A już kilka razy to się zdarzyło. Mimo, że to był człowiek, to jednak indrus. O. Tutaj mamy nasze dwie normalne stajnie. O, widać, że będę miał dużo przyjaciół. Tak, jest tutaj łącznie 135 koni. O, jacie, to naprawdę dużo. No, tam masz kolejne stajnie, tutaj kolejne. Tam jeszcze jedna, nasz parking. O, tą przyczepą przejechałem. No i tutaj nasi jeźdźcy, siodlarnia i nasz schowek na przeszkody. Słyszałem, że pochodzisz ze stajni, gdzie no, trenowano cię do krosu, więc powinieneś być dobry. Tak, jakoś tam idzie. Czyżby? Zobaczymy. Okej. Okay. Teraz idź na pastwisko. Tam czekają na ciebie ci, co cię powitali. Okej. Okay. O, Wicher, wróciłeś do nas. Już jesteś oprowadzony? Właściwie tak. Chodź do nas. Ale jak? Przeskocz to. To proste. Ty też podobno jesteś krosowym koniem, prawda? Tak, można tak powiedzieć. Okej. Okay. O, nieźle. Zobaczymy na treningu, jak sobie poradzisz. Treningu? Kiedy on jest? Jak mam się przygotować? Spokojnie, o to zadbają jeźdźcy. O, to dobrze. Właściwie to przyszedłem, bo chciałem z tobą porozmawiać. Ja też właściwie chciałam z tobą porozmawiać. No to wiecie co? My sobie tutaj będziemy... A wy idźcie! Idźcie gdzieś! Lepiej rozmawiać o tym na osobności. Masz rację. Chodźmy. Powiedz mi, dlaczego się tak dziwnie zachowywałaś, jak przyjechałem? Nie wiem. Jak ciebie zobaczyłam, to... Ach, no jakby to powiedzieć... Poczułam dziwny ucisk w żołądku i w głowie. Poczułaś motylki? Tak. O, a motylki znaczą tylko jedno. Zauroczyłem cię? Tak. Nawet mi się spodobałaś i miałam nadzieję, że się pokochamy, ale bałam się spytać. Co? Dlaczego się bałaś? Właściwie to ja też, gdyby zobaczyłem, to poczułem motylki. Tak? Kochasz mnie? Tak, ale nie wiem, czy to jeszcze jest miłość. Ja myślę, że jest, tylko musimy się bardziej poznać. Masz rację.
No to jak? Chcesz być moją dziewczyną? Już? Tak szybko? Tak. Taka miłość od pierwszego wejrzenia zawsze jest prawdziwa. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Czuję się... wspaniale. Tam kontynuuj. Kocham cię, iskro. Serio? Wiesz... Ja też cię kocham. I myślę, że już możemy planować... Wesele? Tak. Ale tak szybko? Jak my wszystko zorganizujemy? Spokojnie. Jakoś się ułoży. A dzieci? Nie myśl o tym. Kiedy będziemy je mieli, ale najpierw trzeba potwierdzić ten związek. Najlepiej, żeby potwierdził go nasz król. Tornado może złożyć nam przysięgę małżeńską? Oczywiście. On tutaj rządzi, więc może. A poza tym to nie znam żadnego końskiego księdza. O, ja też nie. Dobrze. Tylko nie dziw się, ale jak ja muszę coś zaplanować, to naprawdę jest mi ciężko i czuję się zakłopotany potem. Nie ma sprawy. Każdy tak czasami ma. To co? Do jutra? Tak. Do jutra?